Siemano. Dzisiaj nowa recenzja wehikułu Antka. Zapraszamy. Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli od silnika. No i w Golfie mamy tutaj jednostkę 1.6 o oznaczeniu PN. Ma ona 70 koni. Jest to silnik benzynowy, zasilany gaźnikiem. Daje radę, w takiej lekkiej budzie jest ok. Co więcej mogę powiedzieć, no silniczek jest jaki jest. Trochę jest problemów z tym gaźnikiem, ale to się w przyszłości ogarnie i miejmy nadzieję, że będzie chodził wzorowo. Ogólnie zmieściłoby się VR6. Myślę, że spokojnie. Zresztą nie jeden taki słab po Polsce jeździ, więc w przyszłości, kto wie. Teraz zajdziemy do bagażnika, zobaczmy, ile tu jest miejsca. No i jak widać, spokojnie mieszczę się ja i butelka oleju na dolewki. Zobaczmy, jak się wsiada do takiego Golfa i jak się siedzi. No i tam wchodzimy elegancko. Co ogólnie pozycja jest trochę jak na przysłowiowym tronie, także nie jest tu za ciekawie, ale też nie jest jakoś dramatycznie. Siadałem w gorszych samochodach. Skrzynia biegów jest tak dość nisko, że fajnie się można wbijać te biegi. Łapa jest trochę daleko, że trzeba tak rękę między fotele wsadzić, ale ogólnie wszystko jest dostępne. Nie ma problemu z jakimś tam wysięganiem do jakichś przycisków czy coś. Jest pełno schoweczków, mamy tutaj w drzwiach, tu mamy taki wielki, tu kolejny, także jest naprawdę spoko. No i co, i kiera czteroramienna, trochę brzydka, ale daje radę. Pokażę wam, jak się wsiada do tyłu. Oto ma trzy drzwi, więc wiadomo, że fotele są składane. Fotel przedni jest ustawiony dla mnie, więc w sumie miejsca mam bardzo dużo. Mam około 1,80 m wzrostu, a tak jak mówię, no na nogi jeszcze spokojnie miejsca jest. Nad głową to też niczego nie brakuje. Myślę, że no główną zasługą tego, że jest tyle miejsca, jest po prostu to, że auto jest kanciaste i kwadratowe. Nie ma tutaj żadnych obłości w linii dachu, więc jest dużo miejsca. Kanapa, cóż, no wygodna jak to w starym aucie, taka trochę przypomina jakąś babcinę kanapę, ale rozsiąść się można, jest w miarę dużo miejsca, jest spoko. Jak widzicie, auto ma białe stalówki, wcześniej było na alusach, teraz wrzucę wam zdjęcie, jak wyglądało. No ale to ogólnie są już założone felgi zimowe, sam je odmalowałem, tak byle tylko się nie rzucały po prostu w oczy, byle się rdza nie rzucała w oczy, bo były bardzo brzydkie. No tak, w miarę to jakoś wygląda, ma przejeździć jeden sezon na następną zimę i tak pewnie wleci coś innego, więc na razie jest ok. Dobra, wsiedliśmy do Golfa, bo na zewnątrz jest strasznie zimno. Także teraz powiemy wam trochę o tym, jak się jeździ tym autkiem. Tylko mamy tutaj problem ze strażą. No, to się pali? Awaria jakoś. No nic, w każdym razie wracając do Golfa. Autko kupiłem dosyć tanio. Szukałem po prostu czegoś na dojazdy do roboty. No, trafił się taki Golfik. Szukałem właśnie wersji dwudrzwiowej, bo niepotrzebne mi 5 drzwi. No i cóż, no z rzeczy do porobienia. No na pewno trochę blacharka leży, ale tylko z zewnątrz. Mianowicie właśnie drzwi, o których wspomniałem. Jakieś tam nadkola, widać, że były zapraweczki robione. Ale jeśli chodzi o konstrukcję tego auta, czyli podłużnice i podłoga, no to jest w dobrym stanie. W sumie najgorszym elementem jest chyba pas tylni, ale to reperaturka tam za stówkę i wymienione, więc tym się nie przejmuję. Na wiosnę się to zrobi, może też zobaczycie to na naszym kanale, jak będziemy to robić. Póki co auto jeździ, śmiga. Wiadomo, że po zakupie takiego auta
no to trzeba powymieniać parę rzeczy. Też to auto było mocno zaniedbane. Kupiłem je od takiego gościa, który mieszkał na takiej wsi, więc już wysiadając, to moja noga zapadła się po prostu po kostkę w błoto. No i auto było mega brudne, no widać, że nie było o nie dbane w ogóle. Pierwsze odkurzanie, które w nim robiłem, no to trwało 5 godzin, nie? Żeby ten cały syf po prostu z niego wysprzątać. Teraz uważam, że jest już w miarę. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, no tak, no były wymieniane już kable, świece, kopułka, palec rozdzielacza, uszczelka pod pokrywą zaworów, takie pierdółki. No ale zrobiłem to po to, żeby auto lepiej się spisywało. No i też dlatego, że trochę jest problem z wolnymi obrotami. To jeszcze kwestia, myślę, przejrzenia gaźnika, jeśli o to chodzi. Ale ogólnie auto spisuje się póki co wzorowo. Ja już nim jeżdżę prawie miesiąc. Zrobiłem około 1000 km. I póki co jest dobrze. Jeśli chodzi o odczucia z jazdy, no to tak, auto ogólnie nie ma nic, nie? Z wyposażenia dodatkowego to tutaj no naprawdę niewiele jest o czym mówić. Jak w Fieście. Nie ma tutaj też wspomagania kierownicy. Jak się manewruje na parkingu, no to trochę trzeba się namachać. Ale podczas jazdy tego nie czuć. Mi to zresztą nie przeszkadza, bo w Capriku też nie ma wspomy, a jakoś da się jeździć, da się kleić boczury, także kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że z wyposażenia to może to nie wyposażenie, ale Golf na pewno ma więcej schowków, co no, jest bardziej prawda. Praktyczne, bo na przykład w Fieście właśnie ten tunel środkowy jest cały pusty, że tam nic nie ma, a tutaj już jest jakiś schoweczek, jakaś popielniczka, także jest naprawdę lepiej do umiejscowione po prostu. No, można spokojnie wrzucić sobie telefon, czy coś innego, czy portfel i po prostu zawsze mieć to pod ręką, a też nie lata nam to po całej furze. Jeszcze może takie pytanie na początku, co jeszcze chcesz wymienić, bo już mówiłeś, co jest wymieniane. Co jeszcze będzie takie do wymiany? No wiadomo, regulacja gaźnika, jeśli to będzie potrzebne, bo te obroty falują. I co jeszcze byś wymienił? Tak, no do przejrzenia na pewno właśnie jeszcze jest ten gaźnik, żeby to sprawdzić. A ogólnie może jeszcze powiem o tym, że wymieniałem klamki. Golfiarze pewnie znają ten problem, ale ktoś, kto nie miał styczności z tymi autami, to nie wie. W tych autach bardzo łatwo jest wyrwać klamkę, więc jak ja kupiłem to auto, to nie miało żadnej klamki, ani z lewej, ani z prawej strony. Więc to już parę dni po kupnie od razu na pewnym portalu aukcyjnym wyhaczyłem dwie nowe klamki, jakieś tam zamienniki za chyba 20 zł za sztukę. No i wymieniłem i teraz drzwiczki można zamknąć normalnie, więc to było zrobione. Wymieniłem też lusterko, bo była urwana jedna linka od regulacji, więc lusterko też jest wymienione. Z częściami na szczęście do tego auta nie ma większego problemu, są dostępne od ręki. A jeśli chodzi o plany na przyszłość, no to tak, założenie jest takie, że jeśli auto bezawaryjnie przejeździ zimę, no to będziemy coś dalej myśleć po prostu i zrobi się z tego jakiś mały projekcik. Blacharsko, jak już wspomniałem, jest dosyć dobrze, ale na przykład do wymiany są amortyzatory z tyłu, bo strasznie dobijają na nierównościach. Tylko właśnie nie chcę w nie inwestować, bo po co, skoro na wiosnę jest opcja, że wleci po prostu gwincik i wtedy autko będzie się już prezentować znacznie lepiej. Jak wleci gwincik, no to i jakieś ładniejsze kółko by się przydało. Widzieliście już alusy, na jakich to auto kupiłem. Teraz są zimówki stalowe. No ale myślę, że jakaś szeroka stal albo jakieś fajne borbety, takie klasyczne, mogłyby wlecieć. Więc trochę zmian wizualnych będzie. Myślę, że dosyć szybko, w sensie jakoś już w styczniu, pomyślę nad kupnem wydechu, w sensie tłumika końcowego. No bo auto jest bardzo ciche, ma katalizator i dwa tłumiki i w zasadzie no, tych obrotów za bardzo nie słychać. Nie słychać, jak to auto pracuje, a jednak mogłoby troszkę bardziej zwracać na siebie uwagę. Więc wydeszek wleci. No i czy coś jeszcze? No na tą chwilę chyba nie. Poza jakimiś naprawami, no to nie planuję grubszych modów na razie. Aha, jeśli chodzi jeszcze o naprawę, no to szukam mechanizmów szyb do Golfa trzydrzwiowego,
bo nie otwiera się żadna szyba ani w drzwiach kierowcy, ani w drzwiach pasażera, więc no to jest też takie coś, co na pewno będę musiał zrobić jeszcze przed wiosną, więc to się też wymieni. Z miejsca pasażera mogę powiedzieć tyle, że jest dużo miejsca, nic nie przeszkadza, nie wadzimy nigdzie kolanami, nic nie przeszkadza tutaj, wszystko jest w miarę spoko. No i tak, no, tu schoweczka jednego nie ma, coś ukradł. No. Ale ogólnie, na przykład co jest wkurzające, to klamki od śrubka. To są prawda. Strasznie w złym miejscu i no. Jak szukacie zazwyczaj tak pod lusterkiem, gdzieś bliżej przodu po prostu. One są tak w środku drzwi i to jest strasznie przeszkadzające. Trzeba zawsze szukać, już nie wiem, może przyzwyczajenie do innych aut, ale... Nie, ja zawsze też... jak wsiadam i wysiadam do tego Golfa, to muszę się zastanowić, gdzie jest ta klamka, żeby otworzyć te drzwi. Ja wciąż mam też to samo, że po prostu... No intuicja podpowiada, że ta klamka powinna być gdzie indziej, nie? A ręką trzeba jej szukać. Przy wyższych prędkościach, nie wiem czy to będzie słychać na filmie, ale auto trochę gwiżdże, bo ma po prostu stare uszczelki, jedna jest też uszkodzona, więc to też takie pierdoły, którymi będzie trzeba się zająć. Też aerodynamika tego auta, no, który jest stary, jest kwadratowe, no nie jest zbyt kolorowa, także tutaj jest dużo oporów po prostu. No. Też warto powiedzieć, że na aluminiowych felgach, które widzieliście na zdjęciu, na przybitce, tam otwór centrujący felgi był za duży, no, po prostu względem samochodu, nie? I ta felga latała i przy około 90 na godzinę samochód, znaczy kierownica, się drgania na kierownicy, się trząść. Tak, no ale teraz te stalówki są, także już tego nie ma. Tak, już ten problem został załatwiony na szczęście. Obawiałem się, że to może być coś innego, typu nie wiem, jakaś tam krzywa piasta czy co, czy jakieś łożyska może zepsute, no to już by trochę roboty kosztowało, nie? Trochę czasu, żeby dojść co to jest. No na szczęście to tylko kwestia felg, więc jeśli bym pozostawał przy tamtych alusach, chociaż tego nie planuję, no to pierścień centrujący myślę, że załatwiałby sprawę, bo tego po prostu brakowało. Jeśli chodzi o widoczność, no to w tym aucie jest bardzo dobrze. Tylne szyby są duże i kwadratowe, więc odwracając się widzimy wszystko co trzeba. Lusterka też są w miarę ok. Mogłyby być większe, no ale już jak na to co jest, to jest dobrze. Nie ma co narzekać. Jeśli chodzi o spalanie, mi póki co raz udało się przeliczyć i wyszło 8,4 litra. Było w tym sporo jazdy miejskiej i to takiej, że silnik jeszcze nie zdążył się nagrzać, więc myślę, że to też może mieć wpływ. Było też w tym trochę trasy, więc uznajmy po prostu, że w cyklu mieszanym jest to około 8 litrów. O, słyszeliście pewnie zgrzyt. To jest zgrzyt dwójeczki. Tak jak u Mikołaja problemy były z trójką, tak u mnie są z dwójką. Ale ona sobie po prostu zgrzyta, bieg wchodzi dobrze i jakoś się tym nie przejmuję. Nie wiem, czy będę się tym zajmował, chyba nie. No po prostu jest to taka pierdoła, która mi nie przeszkadza. Auto i tak jest gruzem, więc co tu robić z niego jakieś, Bóg wie co. Poza tym biegi wchodzą płynnie. Fakt, że są jakby takie duże luzy na tym drążku zmiany biegów, ale już się do tego przyzwyczaiłem. Jakoś nie zdarza mi się, żeby wrzucić nie ten bieg, co trzeba. Już ogarniam tą skrzynię, jak ona chodzi i jest dobrze. Trochę znaczy jak się jedzie, to nie jestem przyzwyczajony, jest taki efekt mieszania bigosów. No, dosłownie. To prawda. Ta skrzynia tak lata, ja jak wsiadałem ostatnio, to też nie wiedziałem, który mam bieg, bo ta trójka jakoś tak dziwnie wstekiwała. Ale to mówię, to jest kwestia przyzwyczajenia, bo ja już ogarniam i nie mam z tym problemu, nie? Czuję, jaki bieg jest wbity po pozycji drążka. Parę dni po zakupie z ciekawości zmierzyłem auto, ile ma do sety. Wyszło coś około 15 sekund, jak znajdę screena, to wam wrzucę. Ogólnie auto nie ma obrotomierza, co trochę przeszkadza przy takich sprintach, no bo też jeszcze nie do końca wiedziałem, jak ten silnik kręcić wysoko. Ale co, no 15 sekund. Myślę, że to poprawienia spokojnie na lepszych oponach, przy lepszej pogodzie. To coś koło 13 by się, myślę, udało wykręcić, więc nie jest najgorzej. Auto jest dosyć elastyczne, z każdego biegu po wciśnięciu gazu do oporu, no to przyspiesza, nawet przy tych 90-100 na godzinę na piątce, no to
gaz w podłogę i auto tam pomału, ale przyspiesza. Nie ma czegoś takiego, że auto w ogóle nie jedzie, bo jedzie. Po mieście wystarczają 3 biegi, skrzynia jest dosyć długa. Na krótszej też to przyspieszenie na pewno byłoby jeszcze lepsze, ale tak jak jest, mi pasuje i jest naprawdę spoko. Tak więc to był film o golfie. Powiedzieliśmy to, co nam przyszło do głowy i to, co pamiętaliśmy. Reszta wyjdzie w praniu. Wyjdzie, nie? W praniu. No i co? Dziękujemy Wam za oglądanie, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli chcecie być na bieżąco. My się z Wami żegnamy. Trzymajcie się. Siema. Siema.